Hejsan, ja też Szymon, no welcome na to szwedzkie memestery. Hej, nazywam się Szymon i jak co tydzień witajcie na szwedzkim memesterem. A w dzisiejszym filmie chciałem trochę bliżej przyjrzeć się jednemu szwedzkiemu czasownikowi. Chodzi mi o słówko hola, którego podstawowe znaczenie nie jest jakoś szczególnie skomplikowane, ale kiedy głębić się właśnie w szczegóły, okazuje się, że występuje on w całym mnóstwie kontekstów i w całym mnóstwie rozmaitych fraz, z których przynajmniej część zdecydowanie warto znać, bo które są myślę naprawdę przydatne. Także zapraszam tradycyjnie do oglądania. Na początek właśnie kilka słów o podstawowym znaczeniu tego czasownika i może na początek o jego formach, bo warto uważać na niego o tyle, że jest to czasownik nieregularny. Holla w czasie teraźniejszym holler, natomiast w czasie przeszłym jego forma to höll. Höll. A ostatnia forma, forma supinum, używana chociażby w czasie Present Perfect, to hållit. Także holler, höll, hållit. A co ten czasownik znaczy? No właśnie takie, powiedziałbym, podstawowe znaczenie to trzymać. Także użyjemy właśnie, żeby opisać, że coś trzymamy, choćby jo holler en mug i handen. Jo holler en mug i handen. Trzymam kubek w ręce, czy też trzymać kogoś za rękę, będzie podobnie, będzie to holla nogon i handen. At holla nogon i handen. Ale tak jak wspominałem, na tym znaczenie jakby się nie kończą, jest całe mnóstwo fraz, które nie mają z trzymaniem nic wspólnego. I tak chociażby holla of. Holla of jako fraza znaczy już mniej więcej tyle, co tyka o, czyli po prostu lubić coś lub kogoś. Holla of. Czasownik holla może też być przydatny, kiedy chcemy się z kimś zgodzić, ponieważ mamy w szwedzkim taką frazę jak holla mea. Holla mea oznaczające właśnie zgadzać się. Tak więc jo holler mea, czy jo holler meadel, to zgadzam się z tobą. Kiedy właśnie komuś przytakniemy, czy chcemy przytaknąć, możemy powiedzieć jo holler mea. Kolejną frazą, którą może trudno tak idealnie jeden do jednego przetłumaczyć na polski, ale która myślę jest całkiem ciekawa, jest holla poa. Holla poa. Oznaczająca mniej więcej tyle, co być w trakcie robienia czegoś. I trochę jest to związane z tym, że w szwedzkim nie ma czegoś takiego, trochę brakuje czegoś takiego jak choćby polski aspekt dokonany, niedokonany. To znaczy, że coś robiliśmy kontra zrobiliśmy. Że coś właśnie jest robione kontra zrobione. W szwedzkim nie zawsze gramatycznie jest to jasne. I nie zawsze, czy niekoniecznie są właśnie dwie takie osobne formy. Natomiast czasem trochę naokoło można to wyrazić za pomocą rozmaitych fraz. Właśnie holla poa jest jedną z nich. Tak więc han holler poa at läsen boki. Znaczy, że on jest w trakcie czytania książki, że właśnie tę książkę czyta. Czy wydaje mi się jeszcze bardziej, jeszcze wyraźniej to widać w czasie przeszłym. Bo kiedy powiemy han lästen boki, han lästen boki po prostu, nie zawsze jest to może w 100% jasne, czy ktoś tę książkę czytał, czy powiedzmy przeczytał tam jedną stronę, czy już ją przeczytał, czy już miał gdzieś tę książkę za sobą. Tak więc han höll på att läsa en bok. Han höll på att läsa en bok. Trochę nam te konstrukcje czy te sytuacje precyzuje, wtedy wiemy dokładnie, że ktoś był w trakcie czytania książki, że właśnie ją w danym momencie czytał. Są też takie frazy, które działają bardzo podobnie w polskim i szwedzkim. Na przykład, podobnie jak po polsku, możemy po szwedzku trzymać za kogoś kciuki, kiedy komuś kibicujemy. Jest to dosłowne tłumaczenie, to znaczy po szwedzku powiemy holla tummana. Holla tummana för någon. Trzymać za kogoś kciuki. A inną taką frazą jest mieć na kogoś oko. Czy no właśnie po polsku mamy na kogoś oko, po szwedzku trzymamy na kogoś czy na coś oko. Att holla ett öga. Holla ett öga på någon. Czy något. Na kogoś czy na coś. Po szwedzku możemy też, znowu w cudzysłowie, trzymać mowę. Czyli my byśmy pewnie chcieli wygłosić mowę, czy też po prostu przemawiać. Po szwedzku natomiast jest to holla tol. At holla tol. Na przykład statsministern höll tol igår. Statsministern höll tol igår. Premier wczoraj przemawiał, wygłosił właśnie przemowę. I to wszystkie przykłady i użycia, o których chciałem dzisiaj wspomnieć. Chociaż tak jak na początku filmu mówiłem, to ten czasownik ma na tyle dużo znaczeń, że na pewno w takim krótkim filmie
się z nimi nie zmieszczę, czy nie zmieściłem. Także jeśli kojarzycie jeszcze jakieś znaczenie, jeszcze jakieś użycie tego czasownika holla, to piszcie śmiało w komentarzach, żeby tę listę trochę sobie wydłużyć i uzupełnić. Ale mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście, że zgadzacie się, że jest to ciekawa i całkiem przydatna sprawa, jeśli chodzi o właśnie czasownik holla szwedzki. Dzięki wielkie za uwagę. Tak, so mycket för uppmärksamheten. No i na koniec zapraszam jeszcze oczywiście na pozostałe social media Mystera. Jeśli nie kojarzycie czy nie śledzicie, to jesteśmy też na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, na grupie choćby Nauka Szwedzkiego. Wszędzie tam dzieje się naprawdę sporo i całkiem regularnie. Także znowu dzięki za oglądanie i widzimy się w przyszłym tygodniu. Ovis jest nästa vecka. Hej då!